Przy ulicy Zygmunta Starego 19 działa poradnia chorób zakaźnych Szpitala Miejskiego nr 4. Znajdujemy się w docelowej lokalizacji poradni zakaźnej w Gliwicach, w budynku przy ulicy Zygmunta Starego, ale w budynku, gdzie kiedyś był dom dziecka. Tutaj właśnie w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach funkcjonuje poradnia zakaźna, a warto przypomnieć, że ta poradnia jeszcze półtorej roku temu funkcjonowała w strukturach szpitala Witomet przy ulicy Radiowej, który zamierzał ją zlikwidować. I wtedy błyskawiczne decyzje i działania miasta, który współpracując ze szpitalem numer 4 przejął tą przychodnię zakaźną i zorganizował jej funkcjonowanie właśnie tutaj przy ulicy Zygmunta Starego, a na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy doszło tutaj jeszcze do pewnej zmiany pomieszczeń i dzisiaj ta poradnia funkcjonuje w zupełnie odnowionych, wyremontowanych, świeżych, dużych, przestronnych, a przede wszystkim przyjaznych dla pacjenta pomieszczeniach. Przed nami budowa nowego obiektu szpitala przy ulicy Kojawskiej. Szacujemy, że sama budowa budynku potrwa 36 miesięcy. Po tym okresie będą jeszcze trwały prace wykończeniowe. Zatem przez te najbliższe 4, może nawet 5 lat szpital powinien działać i jego poradnie powinny działać w dobrych warunkach. Pacjenci powinni mieć dostęp do opieki medycznej w przyzwoitych warunkach, stąd też regularnie prowadzimy różnego rodzaju prace modernizacyjne w obecnych obiektach. Przez te najbliższe miesiące czy nawet lata zakładamy, że ta infrastruktura zostanie w pełni wykorzystana, będzie służyła mieszkańcom. Ten budynek, to należy przypomnieć, że to był dom dziecka, natomiast faktycznie po rozpoczęciu, czy gdy zaczęła się fala COVID-u, tutaj razem z miastem Gliwice w ciągu 3 tygodni przystosowaliśmy ten budynek do tego, żeby przenieść tutaj tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną, nocną pomoc i część poradni. Także te pomieszczenia były na szybko dostosowane do działalności medycznej. Natomiast oczywiście to było dopuszczenie takie czasowe. Także po podjęciu decyzji o tym, że powstaje tu poradnia chorób zakaźnych, został przygotowany projekt uzgodniony z sanepidem, bo to jest dla nas najważniejszy organ wydający decyzję. No i po tych wszystkich pracach projektowych, uzgodnieniu również ze strażą pożarną, ze wszystkimi branżami, no rozpoczęto projekt. Projekt został sfinansowany w całości przez dotację Urzędu Miasta. 240 tysięcy to była dotacja na roboty remontowe, natomiast 60 tysięcy na wyposażenie, w tym na windę dla niepełnosprawnych, która tutaj na pewno bardzo ułatwi dostęp do poradni.